opowiem ci bajkę o małej śwince, która, podobnie jak ty, zawsze gdy miała iść spać, rozrabiała i o żadnym śnie nie było mowy. Za każdym razem, gdy mama lub tata prosili, aby położyła się do łóżeczka i zasnęła, ta robiła wszystko, aby nie zasnąć i nie wybrać się w podróż do tej sekretnej i tajemniczej krainy, pełnej ciągłej zabawy i pięknej magii, któregoś wieczoru, może tego, może tamtego, a może jeszcze innego, mała świnka znów musiała położyć się spać. Im bardziej rodzice ją prosili, tym bardziej spać nie chciała. A im bardziej nie chciała spać, tym jej oczka stawały się coraz bardziej śpiące, coraz cięższe i z każdą kolejną chwilą zlepiały się jak dwa ulubione senne smakołyki zlepione bardzo śpiącą warstwą miodu. I kiedy mała świnka, coraz bardziej zasypiając i ziewając, tuliła się do snu, przed nią pojawiła się magiczna śpiąca brama. Na samym jej dole spały przyjemnym snem dwa puchate, słodkie misie, które leżąc wygodnie i śpiąc sennym snem, zapraszały do snu senną małą świnkę. Dalej, nad śpiącymi puchatymi misiami wisiały dwa puchate obłoczki, na których spały dwa śpiące aniołki. Zobacz, śni im się chyba coś przyjemnego, bo ślicznie się uśmiechają i zachęcają swoim uśmiechem do sennego zagłębienia się dalej w świat baśni. Na samej górze tej magicznej śpiącej bramy siedziała piękna, senna wróżka, która śpiewała aniołkom i misiom piękną, magiczną, śpiącą kołysankę, która sprawia, że śpisz łatwiej, lepiej, piękniej i masz cudowne sny. Nagle mała świnka zauważyła w bramie niezwykłą postać. Postanowiła sprawdzić, kto to taki tam się chowa. Zaczęła podchodzić coraz bliżej, stawiając powolne, senne kroki. A każdy z tych kroków coraz bardziej śpiący. 11. krok. 10. krok. 9. Cały czas czując to przyjemne uczucie spokoju i bezpieczeństwa. 8. krok. 7. 6. A z każdym kolejnym krokiem zasypiasz coraz bardziej, a tajemnicza postać nabiera przyjemnych i znajomych kształtów. 5. 4.
Mała świnka zauważyła, jak postać delikatnie uśmiecha się w jej kierunku. Podeszła więc jeszcze bliżej. 3, 2, 1. I zauważyła, że ta postać to wielki, przyjazny, puchaty królik. Witaj, powiedział. Jestem Kicek. Jestem, zaczęła świnka. Wiem, jak masz na imię. Bardzo dobrze cię znam. Co noc czekam na ciebie, aby się z tobą pobawić. A ty nie przychodzisz. Czekam tutaj. Rozglądam się. Szukam ciebie. A ciebie nie ma. Twarz królika nieco posmutniała. Przestań się smucić, powiedziała świnka. Przecież jestem. Twarz królika lekko się rozpogodziła. Masz rację. Bardzo się cieszę, że w końcu cię widzę. Jednocześnie chciałbym, abyśmy bawili się razem co noc. Jak bardzo byś chciała? Bardzo, odpowiedziała. Powiedz mi tylko, co muszę zrobić, abyśmy mogli bawić się razem co noc. Kicek uśmiechnął się ciepło i powiedział: Musisz zasnąć. Przecież zasypiam co noc i nie widzę ani bramy, ani ciebie, odpowiedziała świnka. Wielki, puchaty królik, biorąc świnkę w bajkowe i senne objęcia, powiedział: To prawda, jednak nie zasypiasz od razu. Twoi rodzice muszą się bardzo napracować, abyś zasnęła. A magiczna senna brama otwiera się podczas nocy tylko raz. Właśnie wtedy, kiedy ty nie chcesz zasnąć. Czy to znaczy, zapytała świnka, że mogliśmy bawić się już dawno i wystarczyło, że pójdę spać od razu? Właśnie tak, ucieszył się Kicek. Tylko tyle wystarczy, a twoja wyobraźnia zrobi wszystko za ciebie i będziemy mogli się bawić przez całą noc. Królik przytulił świnkę jeszcze bardziej, a świnka poczuła się bardzo bezpiecznie. Nawet nie wiesz, jak my wszyscy za tobą tęskniliśmy. My wszyscy? Zdziwiła się świnka. Tak, odpowiedział królik. Na pewno zdążysz wszystkich poznać, gdy będziesz tutaj przychodzić. A teraz chodź. Oprowadzę cię. Nie wiem, czy wiesz, że mieszkam za 7 tęczami. W przepięknej, cudownej i baśniowej krainie pełnej magii i zabawy, gdzie można poczuć się w pełni bezpiecznie, a radości i śmiechu nie ma końca. Ta piękna i tajemnicza kraina to Bombolandia. Króliczek wziął świnkę za rękę i razem przekroczyli magiczną, śpiącą bramę. I szli spokojnym, sennym krokiem, cały czas rozmawiając i śmiejąc się, po drodze mijając 7 tęczę. 6. Czując się w pełni bezpiecznie i radośnie, jednocześnie śpiąc i śniąc sennym snem. Mijają 5 tęczę, 4, idąc dalej i dalej w świat baśni i czarów.
Trzecia tęcza. Druga. I pierwsza. Jesteś w pięknej krainie, pełnej żywych barw i cudownych dźwięków, gdzie wszystko jest magiczne i można tu stworzyć wszystko, co dobre i pomocne. Widzisz czarodziejskie góry? Widzisz magiczną wodę? Widzisz piękne, latające, baśniowe ptaki? Słyszysz bajkową muzykę? Słyszysz śpiew pięknych, latających, baśniowych ptaków? Słyszysz śmiech bawiących się dzieci? Czujesz przyjemne ciepło złotego słońca? Czujesz przyjemny powiew wiatru? Czujesz trawę pod stopami? Widzisz czarodziejskie góry? Widzisz magiczną wodę? Słyszysz bajkową muzykę? Słyszysz śmiech bawiących się dzieci? Czujesz przyjemne ciepło złotego słońca? Czujesz trawę pod stopami? Widzisz czarodziejskie góry? Słyszysz śmiech bawiących się dzieci? Czujesz bardzo senną, śpiącą trawę pod stopami? Spójrz przed siebie, powiedział Kicek. Zobacz, jaka piękna chmurka jest przed nami. Zwróć uwagę, jaka jest duża, miękka, pierzasta. Jest tak blisko, że możemy się na nią wspiąć i poszybować na wspaniałych skrzydłach fantazji. Zróbmy to teraz. Poczuj puszystość i miękkość obłoku, który delikatnie otula cię i unosi ze sobą. Płyniemy na nim wysoko do nieba, całkowicie osłonięci i bezpieczni. Obłok swobodnie płynie po niebie, a po chwili przysiada na nim ciekawski, baśniowy ptak. Patrzy na ciebie, jakby chciał ci powiedzieć: pobaw się ze mną w berka. Ptak rozpościera skrzydła i wzbija się w niebo. Szybuje, nurkuje i krąży wokół obłoku w przyjemnie ciepłych podmuchach wiatru, unoszony delikatnym powiewem, zupełnie wolny. Twój obłoczek też pragnie podążyć za ptakiem. Ty i Kicek również jesteście ciekawi, dokąd może cię on zaprowadzić. Rozglądasz się dookoła i patrzysz na te wszystkie magiczne widoki. W dole dostrzegasz korony cukierkowych drzew. I co za dziwy, widzisz jednocześnie każdą gałązkę z osobna, każdy listek. Widzisz, jak delikatne podmuchy wiatru głaszczą pola piankowych zbóż, a w dolinie płynie kolorowa wstążka bąbelkowej rzeki. W oddali zauważasz rozpiętą na niebie tęczę. Baśniowy ptak
także ją zobaczył i podąża w jej kierunku. W miarę jak się do niej zbliżasz, podziwiasz jej piękne kolory, a każda barwa wydaje się być w srebrzystej mgiełce. Wszystkie kolory są takie czyste i lśniące. Błyszczą delikatną poświatą. Nie widziało się dotąd czegoś tak pięknego. Popatrz, jak ptak wprowadza cię w słodką barwę różu, w delikatną, różową mgiełkę brzasku. Odnosisz teraz wrażenie, że doświadczasz teraz nowego, magicznego doświadczenia. Spowija cię róż, a twój obłoczek pobłyskuje pastelowymi barwami. Perłowy róż przechodzi w delikatny, złocisty pomarańczowy, w kolor, który ma niebo tuż przed wschodem słońca. Przynosi on za sobą zapowiedź uzdrawiających, ciepłych promieni. Zanurzasz się w tej cudownej barwie, czując w sobie jej czarodziejską moc. Podążasz dalej, bezpiecznie, za ptakiem, który prowadzi cię teraz w głęboką, cienistą zieleń, która jest symbolem twojego rozwoju i odnowy. To wspaniały kolor, obietnica nowych możliwości, kolor wiosny, kiełkujących roślin, świeżych pączków na szarych gałązkach drzew, zapowiedź nowego życia. To barwa, której wszyscy oczekujemy, kiedy zimowe dni zaczynają się wydłużać i jaśnieć nową obietnicą. Wznosisz się teraz do czystego błękitu nieba. Czy tylko tobie się wydaje, czy ptaszek też szczególnie lubi tę barwę? Wraz z błękitem przychodzi spokój i ukojenie, bezpieczeństwo i pokrzepienie. Stopniowo błękit ustępuje łagodnej purpurze wieczornego nieba. Nadchodzi pora rozmyślań i zadumy. Można myśleć sobie, jak to cudownie jest położyć się spać, gdy przychodzi pora. Możesz teraz zauważyć, jak pióra baśniowego ptaka mają wszystkie kolory tęczy, a on sam baraszkuje między różnobarwnymi pasmami, jakby zachęcał cię do zabawy, mówiąc jednocześnie: dobrze, że jesteś. Chodź, pobawimy się teraz z innymi, powiedział kicek, a chmurka zaczęła podążać w stronę wielkiej polany wyobraźni za baśniowym ptakiem, którego pióra mienią się wszystkimi kolorami. Kiedy już jesteście na tej polanie, królik mówi: tutaj możemy się pobawić razem z innymi. Wielka polana wyobraźni to miejsce, gdzie można stworzyć wszystko, co dobre. Możesz zbudować wszystko, co tylko chcesz. Wystarczy, że pomyślisz, a to stanie się rzeczywiste. Pobawmy się tu,
a ty śpi dalej. A kiedy wstanie dzień, pożegnamy się, a ty obudzisz się bardzo wypoczęte i pełne magicznej energii. Jednocześnie bądź pewne, że każdej nocy będę czekał na ciebie. I jeśli tylko będziesz chcieć i szybko zaśniesz, będziemy mogli razem znów przenieść się w magiczny świat fantazji i wyobraźni. A teraz śpij słodko.